Dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tydzień temu zapowiedziałam Q&A, wszystkie tematy dozwolone. Zebrałam od Was pytania w komentarzach pod poprzednim filmem, pytałam Was też na Instagramie. Przyjrzałam wszystkie, wybrałam większość. Wzięłam bardzo dużo pytań, moi drodzy, na dzisiaj. Mniej więcej ułożyłam je kategoriami, ale nie zastanawiałam się nad odpowiedzią na żadne z tych pytań, bo stwierdziłam, że najfajniej dla mnie i dla Was jest, kiedy to rzeczywiście płynie tak spontanicznie, prosto z serca. Także zobaczymy, jak nam pójdzie ten maraton. Ja tych pytań nie podliczyłam, ale nie wiem, ich jest 30 albo więcej. Więc słuchajcie, prawdopodobnie spędzimy tutaj trochę czasu. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwa i kończę ten wstęp. Pytanie numer jeden. Jak czujesz się w pełnej jesieni w Polsce? Słuchajcie, czuję się bardzo dobrze. Jestem w szoku. To jest pierwszy raz w moim dorosłym życiu, kiedy zdecydowałam się uczestniczyć w przeżywaniu jesieni i zimy w Polsce z własnej woli. I nie mam takiego poczucia, że muszę uciec, że to jest taki czas, który stanowi oczekiwanie do lata, taki czas, który się trochę nie liczy, taki czas, który trzeba po prostu jakoś przetrwać. Miałam takie podejście do zimy i do jesieni przez wiele, wiele lat, ale jak mogliście zauważyć w podcaście, pojawiło się sporo tematów o cykliczności i ja tam dzieliłam się moimi przemyśleniami odnośnie tego, że zrozumiałam, jak bardzo ten czas jesienny, zimowy jest potrzebny, jak bardzo on jest też o czymś zupełnie innym niż czas letni, który zwykłam sztucznie przedłużać i niekoniecznie z korzyścią dla mojego zdrowia, czy fizycznego, czy psychicznego. Więc jak czuję się w Polsce? Czuję się bardzo dobrze, czuję się na swoim miejscu, czuję się w domu, czuję, że dzisiaj na przykład przebija słoneczko i jestem przeszczęśliwa, ale nawet jeżeli go nie było przez tydzień, to też było ok, więc mówicie, że pogoda nosi się w sercu i ja zdecydowanie w to wierzę. Jak sobie radzisz, gdy za oknem brak słońca, a propos, zimno, ciemno, depresyjnie i czy masz jakieś sposoby na umieranie sobie czasu jesienno-zimowego? Połączę tutaj dwa pytania. Powiem Wam tak, właśnie zaskakująco ten brak słońca jakoś mega mi nie doskwiera. Mam wrażenie, że moje ciało i ja w ogóle potrzebowaliśmy takiego czasu na kanapie, takiego czasu nie latania po mieście, takiego czasu nie szukania sobie atrakcji tylko dlatego, że jest ładna pogoda. Mówiłam o tym wielokrotnie, że właśnie kiedy jest ładnie za oknem, to miałam poczucie, że trzeba z tego skorzystać i trzeba jakoś po prostu, nie wiem, spacerować i czerpać. A taki brak słońca jest dla mnie przyzwoleniem na odpoczynek i na reset. I znowu, to nie chodzi o to, że potrzebujemy tego przyzwolenia, bo inaczej nie słuchamy swojego ciała, ale nasze ciało bardzo dobrze słucha pogody i pogoda też jest z nim połączona. My też wychowani pewnie w większości tutaj w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni właśnie do tego, że ten cykl i ta sezonowość przychodzi i nasze ciało oddycha z ulgą, kiedy może być czasem trochę ciemno-zimno. Dodatkowo uważam, że taki nastrój melancholijny, tutaj akurat ktoś już utwierdza, depresyjny, ale taki smuteczkowy jest też bardzo, bardzo potrzebny. Ja lubię pozwalać sobie na takie momenty nostalgii czy sentymentów, bo to jest jakby nieodzowna część naszego ludzkiego doświadczenia i bardzo się jakoś miło w tym roztopiłam i właśnie pytacie o sposoby na umieranie sobie tego czasu. Mam wrażenie, że właśnie ja zrobiłam taki bardzo duży fokus w ostatnim czasie na zadbanie o swoją przestrzeń domową, na takie prawdziwe zatroszczenie się tym, ktoś mówi, zatroszczenie się tym, co jest w naszym najbliższym otoczeniu. Mam tutaj na myśli właśnie i nasze ciało, więc wszelkiego rodzaju jakieś takie rytuały pielęgnacyjne, upewnienie się, że czuję się właśnie dobrze w swojej skórze, że nie dbuję, nie wiem, czy jakichś zabiegów, czy ruchu, ale też właśnie to, że w moim mieszkaniu jest posprzątane, to, że mam jakieś ładne ozdoby, czy umilacze takie jak kadzidła, świeczki, poduszki, kocyki, jakieś lampki świąteczne. Także to mi bardzo pomogło nie zastanawiać się nad tym, czy gdzieś jest, nie wiem, ładniej, albo czemu jest tak brzydko, bo to też trochę nie ma sensu. W momencie, kiedy też decydujemy się gdzieś być, gdzieś mieszkać, to myślę, że warto przyjąć to miejsce w 100% takim, jakie jest.
A ja pomyślałam sobie, że nad czym mogę zapanować, to już jako, że stwierdziłam, że lubię ten czas resetu, to żeby sobie go jak najbardziej uatrakcyjnić. No ja się jaram, więc jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo nowe, bo zazwyczaj o tej porze pewnie bym albo snuła marzenia o podróży, albo bym już była gdzieś daleko, a tu proszę, Karolina polubiła jesień, nie wiem co się dzieje. Bez czego nie wyobrażasz sobie poranka? Jakie są twoje poranne rytuały? Wiele robiłam różnych i odcinków YouTube'owych i podcastowych na ten temat. Ostatnio, parę miesięcy temu pojawił się odcinek o poranku, który jest zgodny z tym, jak ja żyję. Ale powiem wam szczerze, że to, co ostatnio się przewija właśnie w tych już zimniejszych, ciemniejszych dniach, to na pewno jest moja nowa praktyka medytacyjna, o której wam opowiem może więcej w inspiracjach, ale medytuję codziennie rano, staram się, o ile nie wychodzę wcześniej na przykład na jakiś trening, staram się medytować nawet o 5:36, wiem, to brzmi crazy, ale wpłynęło to niesamowicie na moje samopoczucie i na to, jak inwestuję sobie w ten sposób w cały dzień i w to, jak jestem osadzona w tu i teraz. Jestem mimo wszystko laikiem, ale medytowanie, czy w ogóle bycie obudzonym rano w tych godzinach właśnie bardzo wczesnych działa na nas zupełnie inaczej niż kiedy wstajemy później. Ja, może sami macie takie doświadczenie, wielokrotnie śpię na przykład bardzo długo, budzę się o 8-9 i zupełnie inaczej czuję się psychicznie niż kiedy wstanę wcześniej, bo wtedy operujemy na innych falach mózgowych. Ja się przygotuję do inspiracji, wam więcej o tym powiem. Ale to jest taki czas bardzo refleksyjny, bardzo uważny i dla mnie naprawdę mega karmiący, więc moim takim naprawdę nienegocjowalnym elementem poranka jest teraz jesienią medytacja, journaling i automasaż twarzy. To jest coś też, czego nauczyłam się w tym miesiącu i no tak jak powiedziałam, więcej wam jeszcze o tym opowiem w listopadowych inspiracjach, ale to są moje nowe nawyki i pomyślałam, że się z wami podzielę. Natomiast oprócz tego czas offline, jak zawsze, po przebudzeniu higiena jamy ustnej i picie ciepłej wody, potem te wszystkie medytacyjno-journalingowe klimaty i jestem gotowa do dnia, koniecznie bez telefonu i koniecznie z jakąś taką praktyką uważności. Pytanie kolejne, moi drodzy, pytanie życia. Czy będą w tym roku vlogmasy? Dostałam kilka takich pytań i zanim dostałam te pytania, parę dni temu, pomyślałam sobie, zrobię w tym roku vlogmas. Nie wiem, co się stało, może dlatego, że naprawiłam swój aparat, którym nagrywałam vlogi od studiów. Kto to pamięta, ten niech zostawi komentarz, moi drodzy, bo to jest dla mnie najbardziej wzruszający koncept. Tak, robiłam vlogmasy lata z rzędu. Vlogmasy, czyli daily vlogi przez cały grudzień. Ale spokojnie, nie ekscytujmy się aż tak bardzo. Nie planuję w tym roku vlogmasów aż tak intensywnych. Będą vlogmasy, weekly vlogmasy. I zobaczymy, jak mi to pójdzie. Także zaczynam 1 grudnia i planuję w każdą niedzielę mieć dla was film. I strasznie się ekscytuję. Kolejne pytanie było też o podobnej tematyce, raczej konwencji, czyli co z podcastem, jakie są plany podcastowe, jak będą ukazywać się odcinki, więc już wam mówię. Podcast będzie ukazywał się teraz do końca roku co 2 tygodnie, a od stycznia już normalnie w każdy poniedziałek o 7 rano, tak to teraz jest co 2 tygodnie o 7 rano, ale myślę, że jakby treści nie zabraknie z mojej strony, bo będzie raz na 2 tygodnie podcast, ale będzie 2 razy w tygodniu film na YouTubie, bo przecież vlogmasy dochodzą, także będzie bardzo dużo na wasze cozy, chciałam być wieczory, ale też popołudnia ciemne, można sobie zawsze pooglądać YouTuba. No właśnie, dodam jeszcze sposoby na umienienie sobie tego czasu. Ja chodzę do teatru, dużo odchodzę do kina, spotykam się ze znajomymi właśnie w takim przytulnym, domowym klimacie, ale też to, co dla mnie ważne, nie wiem dlaczego odpadam na pytanie sprzed 3 pytań, ale jakoś mnie natchnęło, to co dla mnie jest też ważne, to jest to, że ja właśnie kiedy wstaję wcześniej, staram się korzystać z dnia, póki jest słońce, czyli wtedy załatwiam, latam po mieście, mam jakieś spotkania, nagrania, widuję się z ludźmi, a kiedy robi się ciemno, to pozwalam sobie na taką hibernację i nie zmuszam się do jakiegoś takiego, wiecie, sztucznego opuszczania domu. Chociaż tak, ciężko jest mi się zebrać, ale takie wyjście do kina czy do teatru jest jak najbardziej wskazane. No i tak, zazwyczaj to się dzieje, kiedy już jest ciemno, bo też nic ciekawego innego się na dworze nie dzieje. Moi drodzy, a propos tego warszawskiego życia, czy event Puro i Timeleft się jeszcze powtórzy? Także event Puro i Timeleft, jeżeli ktoś nie wie, Timeleft to jest aplikacja, która służy do tego, by
Umawiać się na kolację z nieznajomymi. Jest to próba walki z samotnością w wielkich miastach. Logujesz się, wypełniasz quiz i zostajesz dobrany do stolika pełnego nieznajomych. W każdą środę o 19:00. Jest to cudowna inicjatywa, która weszła do naszego życia niedawno w Polsce, ale istnieje od początku tego roku. Jest to francuski koncept i już w poniedziałek, już w poniedziałek będzie na ten temat odcinek podcastu, więc z przyjemnością Was na niego zapraszam. Natomiast event Puro i Timeless to była taka wyjątkowa kolacja dla kilkuset osób w całej Polsce w hotelach Puro i miałam przyjemność być jego ambasadorką, to tak kwoli wstępu. Natomiast czy eventy Time Leftu, takie większe, integracyjne, powiedzmy, jeszcze się powtórzą w Polsce? Myślę, że tak. Myślę, że warto śledzić, bo coś będzie się działo w przyszłym roku na pewno i ja będę też Wam o tym mówiła. Natomiast jeżeli macie ochotę spróbować poznawać ludzi przy kolacji, to możecie to robić co tydzień w środę w wielu polskich miastach, także wystarczy wejść na stronę Timeleft i tam macie wszystkie szczegóły, czy to będzie w waszym mieście, czy to będzie w mieście, do którego akurat podróżujecie, czy w którym pomieszkujecie, cokolwiek by to nie było, możecie uczestniczyć co tydzień, także to nie było jakby jednorazowe wydarzenie. Do jakiego miejsca zabierasz wszystkich? W Warszawie. Chodziło tutaj o miejsce jedzeniowe, więc wydaje mi się, że obecnie jakby ktoś przyjechał do Warszawy, to zabrałabym tę osobę do Przegryzia, bo mam jakąś straszliwą fazę na to miejsce, ale wcześniej myślę, że odpowiedziałabym Bibenda, a jeszcze wcześniej odpowiedziałabym, że Peaches, ale tak, myślę, że teraz taką moją pierwszą myślą jest Przegryź, ale też mam to w swojej naturze, że lubię też zabrać kogoś na jakąś dobrą kawkę i ciasto, czyli na przykład wzięłabym kogoś do Tonki albo do pracowni Panna. Kogoś kocham. Najlepsza cynamonka w Warszawie. Ja, kurczę, zawsze jak mnie ktoś pyta o drożdżowe wypieki, to ja muszę zrobić ten wstęp. Nie jestem fanką ciasta drożdżowego. Nie wiem, po co ja to mówię, że tyle razy, wszyscy słyszeliście to 80 razy. Moja ulubiona cynamonka istnieje. Pierwsza ulubiona cynamonka nie była w Warszawie, to była cynamonka w takim butiku Arket, to jest taka marka duńska. I robią ją w Amsterdamie, zrozumiałam, że istnieje cynamonka, którą kocham, bo to jest cynamonka półfrancuska. I ostatnio okazało się, że istnieje też ta cynamonka w wersji warszawskiej i robi ją ciastko z dziurką, cudowne miejsce. I to nie jest ich oryginalna cynamonka, tylko to jest cynka, to jest w ogóle ciastko, które oni pieką charytatywnie dla piesków. I to jest taka mini wersja cynamonki, która jest półfrancuska według mnie. W sensie może nie jest półfrancuska, ale jest jakaś taka tłustsza i fajniejsza. Przypomina mi nieprawdziwą cynamonkę. Więc ja jestem jej ogromną fanką i serdecznie Wam prezent, ale nie wiem, czy ona jest codziennie. Jak wypracowałaś styl jedzenia, który Ci odpowiada? Powiem Wam szczerze, nie wiem. Mi się wydaje, że ja po prostu cały czas go wypracowuję i że to, co jest kluczowe w byciu kobietą, o czym też będę mówić jeszcze bardzo dużo w przyszłym roku, to jest to, żeby po prostu słuchać swojego ciała. My o tym mówiłyśmy z Elizą w odcinku o cykliczności w pierwszym i w drugim. Ja nie wiem, na co moje ciało będzie miało ochotę jutro, na co będzie miało ochotę za tydzień, za miesiąc, wiosną, latem, nie wiem, w ciąży, czy w jakimkolwiek innym momencie życia. I okej, my potrzebujemy uproszczeń, potrzebujemy schematów, potrzebujemy sobie jakoś systematyzować nasze życie, ale jeżeli nie odżywiamy się w zgodzie z tym, co nam podsuwa nasz organizm, to myślę, że to jest tylko ze szkodą dla nas, więc ja sobie ten styl wypracowuję. Oczywiście z jednej strony oglądałam bardzo dużo food vlogów w swoim życiu, czytałam mnóstwo książek kucharskich, byłam w wielu restauracjach, czytałam książki o zdrowiu, próbowałam przeróżnych wariacji żywieniowych, przepisów, jadłam różnego rodzaju dania, jeśli chodzi o makroskładniki, na różne posiłki, o różnych porach. Ja naprawdę wiele rzeczy przetestowałam, więc myślę, że praktyka to jest najważniejsza rzecz, testowanie. Ale jednocześnie to się po prostu cały czas zmienia. Obecnie jestem gdzieś tam mocno wkręcona w takie życie właśnie w zgodzie z cyklem kobiecym, więc przyglądam się temu, kiedy chcę zjeść więcej węglowodanów, kiedy chcę zjeść mniej węglowodanów. Niemniej uważam, że aby móc gdzieś tam improwizować i sobie tym żonglować na co dzień, warto jest mieć taką bazę wiedzy, więc sięgać po przeróżne źródła, ale też jakby, no wiadomo, też inspirować się różnymi możliwościami. Ja zdaję sobie sprawę, że
zdaję sobie sprawę, że nie każdy też ma zajawkę na punkcie jedzenia i niektórzy potrzebują jakichś wskazówek i potrzebują jakiegoś fundamentu, potrzebują jakiegoś prowadzenia, ale w ramach tego prowadzenia mega ważne jest to, żeby po prostu zastanawiać się, jak my się potem czujemy, czy chce nam się spać, czy dobrze śpimy wieczorem, czy mamy dużo energii, czy nie wiem, czujemy się ciężko itd., itd. Więc jedyne, co wam mogę powiedzieć, to, że ja stworzyłam mój przewodnik kulinarny, który mocno opisuje to, jak ja podchodzę do jedzenia, który myślę, że, znaczy wiem, daje ogromne pole do improwizacji, ale też do różnorodności, do dopasowania tego pod siebie, ale daje nam jakiś taki szkielet, więc mój Foodbook 2.0 jest cały czas dostępny, cały czas do jakiś tam do początku przyszłego roku, więc jeżeli macie ochotę poczytać o tym, jak ja się odżywiam, to jest taki przewodnik po domowym gotowaniu, taki cały model budowania posiłków i poruszania się po swojej kuchni, w zależności też od sezonu i od sytuacji, to wam bardzo, 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 bardzo polecam. Było też pytanie o to, czy będzie Foodbook w wersji drukowanej. Nie będzie Foodbooka w wersji drukowanej, to jest produkt całkowicie elektroniczny, ale może kiedyś ukaże się jakaś forma mojej książki kucharskiej, nie wiem, moi drodzy. Póki co Foodbook tylko przez jeszcze kilka krótkich miesięcy i tylko w wersji elektronicznej. Czy mam jakieś swoje jedzeniowe guilty pleasure? No więc warto odpowiedzieć, że ja nie do końca utożsamiam się ze stwierdzeniem guilty, bo guilty tak sugeruje poczucie winy, więc staram się nie jeść niczego z poczuciem winy i mieć takiego poczucia, że zjadłam to, ale nie powinnam i to jest jakiś mój grzech. Bo jedzenie nie jest dobre ani złe. Dobra może być nasza intencja i nasze podejście do tego, co jemy i jak jemy i dlaczego jemy, więc to myślę jest takie coś, do czego bym się przyczepiła, ale jeżeli nazywamy to rzeczami, które powiedzmy w jakimś takim ogólnym rozumieniu są uznawane za no niezdrowe, tak? To myślę, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, To była w ogóle baklawa. Kocham baklawę, ale jem ją raz w roku albo i rzadziej, więc nie wiem, czy to jest jakieś takie w ogóle, wiecie, nie wiadomo jakie pleasure, na które czekam. Myślę, że no właśnie, taka raz na jakiś czas jakiś taki pyszny wypiek z jakiejś super cukierni, albo właśnie jakieś takie pyszne ciacho z pysznej cukierni. To jest coś takiego, co bym wsadziła w tę kategorię. Albo nachosy z guacamole, albo nachosy z hummusem. Takie jakieś niesolone, w sensie takie solone, takie jakieś nie super smakowe, ale tak, myślę, że pochrupanie nachosów, albo na przykład jakieś, pomyślałam sobie, że chrupki z mlekiem. Ale czy ja je jem? No nie, ale myślę, że tak serio, ja mam bardzo, nie wiem, możecie się ze mnie śmiać, ale dla mnie idea nachosów z dipem, czy właśnie jakiegoś ciastka z cukierni, to jest po prostu jakby apogeum. Czy jakieś coś panierowanego, jakiś, tak, myślę, że kotlet w panierce, to jest takie guilty pleasure, tak, bo ja bardzo lubię rzeczy smażone w panierce w głębokim tłuszczu, więc myślę, że to by było, tak, to by było to, wow, mogłabym gadać o tym 5 godzin. Czy znasz jakieś miejsca stacjonarne albo online z wiedzą o tradycyjnej medycynie chińskiej? Stacjonarnie nigdzie nie byłam, natomiast jeśli chodzi o online, no to mam milion moich podcastów z Karą Góralską, polecam serdecznie. Polecam w ogóle Karą Góralską, jej detoksy i jej też detoks w wersji takiej do zrobienia samemu w domu. I polecam wszystkie materiały, które tworzy Eli Wierkowska. Ona też ma praktycznie co sezon jakiś inny kurs w oparciu o medycynę chińską, także to są moim zdaniem fantastyczne źródła wiedzy. Lecimy dalej. Czy rozważasz, lecimy dalej też w takim kierunku codzienności, ale już nie jedzeniowej. Czy rozważasz naukę tańca, a może już uczysz się jakiegoś tańca i czy masz swój ulubiony? Ja tańczyłam, słuchajcie, całe swoje życie w różnych jakichś tam formacjach, oczywiście totalnie rekreacyjnie. Mój największym marzeniem w życiu jest być tańczy z gwiazdami. I said it. I bardzo chciałabym chodzić na jakieś fajne zajęcia tańca, ale nie poczułam jakiegoś szczególnego pociągu do konkretnego miejsca. Wydaje mi się, że poszukuję, też pewnie niezbyt aktywnie, bo nic w tym kierunku nie robię. Ale jakbyście znali jakieś super miejsce, to dajcie mi koniecznie znać.
Więc nie, nie tańczę obecnie, oprócz tańczenia w domu, co staram się praktykować codziennie, kiedy sobie tutaj coś ogarniam na chacie. Czy mam swój ulubiony taniec? Myślę, że najchętniej poszłabym na jakiś taki szeroko pojęty hip-hopowy taniec, hip-hopowy w cudzysłowie. Chodziłam przez wiele lat na dancehall, w sensie jakiś taki tego typu klimat. Natomiast nie ukrywam, że też mnie jarają tańce towarzyskie. Jakby sama myślę, że mogłabym tańczyć jakiegoś, nie wiem, jive'a. Czy w sumie jive jakoś mnie najbardziej ekscytuje. Zawsze lubiłam też tańce latynoamerykańskie, tańczyłam bachatę i salsę na studiach, ale tak, myślę, że taka przygoda testowania różnych tańców co tydzień, wink wink, brzmiałaby świetnie, znaczy brzmi dla mnie świetnie, a na co dzień spoko hip-hopowe układy do jakichś piosenek początku lat 2000, wow, brzmi jak spełnienie marzeń. Ulubiona książka w tym roku. O Jezu. Okej, powiem o dwóch. Pierwsza książka to jest książka, która zmienia moje życie. To jest książka dr Mindy Peltz, Fast Like a Girl, czyli reset postny dla kobiet, czyli właśnie o tym, jak odżywiać się w zgodzie ze swoim cyklem menstruacyjnym. To jest książka, która otworzyła mi głowę na wiele tematów i uważam, że naprawdę każda kobieta powinna ją przeczytać. Też muszę dodać taki disclaimer, ta książka nie jest jakąś biblią, ta książka też ma troszeczkę błędów, jest mimo wszystko dosyć schematyczna, ale wydaje mi się, że jest to po prostu bardzo potrzebna wiedza dla kobiet. Ja staram się w swoich treściach gdzieś tam też przemycać te rzeczy, których sama się uczę, czy właśnie w rozmowach z Elizą, czy w nadchodzących jakichś projektach, ale to jest książka, która jest bardzo, bardzo dla mnie ważna w tym roku. I druga książka to jest książka, którą czytam teraz i to jest książka autorstwa Jonathana Haidta. To jest naukowiec, który bada wpływ technologii na dorastanie, na generację Z, na to, jak my z dzieciństwa opartego o zabawę przeszliśmy na dzieciństwo oparte o telefon, jakby from play-based to phone-based. W ogóle książka się nazywa Anxiety Generation. Fantastyczna. Naprawdę, ja też nagrałam rozmowę w zeszłym roku z Magdą Bigaj, właśnie o tym, jak to jest wychowywać dzieci w współczesnym świecie, kiedy ekrany bombardują nas z każdej strony, jak je przed tym ochronić, ale też jak je przystosować do świata, więc ten temat jakby jest mi bliski od dawna, natomiast ta książka Jonathana jest niesamowita, bardzo naukowa, bardzo konkretna, daje konkretne rozwiązania, jak nawigować w ogóle tym tematem technologii w kontekście dzieci młodych pokoleń. Niestety bardzo smutno podsumowuje to, w jaki sposób media społecznościowe wpłynęły na rozwój młodzieży, która teraz jest młodymi dorosłymi, no i wpływa nadal na dzieciaki, które w tym uczestniczą obecnie. No i dopóki my tego nie ogarniemy w takim znaczeniu, i dopóki góra, tak, czyli jakieś regulacje nam tego nie uporządkują, to będzie tak, jak było z paleniem papierosów po prostu w każdej przestrzeni publicznej, zanim ktoś się tym nie zajął. Także tak. Piosenka, która cię ostatnio zachwyciła, jakoś sporo piosenek mnie ostatnio pozachwycało, ale to, co przyszło mi jako pierwsze do głowy, to jest piosenka autorstwa Hani Rani, Sun. Piękne, w ogóle Hani Rani naprawdę, jakoś mnie bardzo, bardzo poruszyła. Następne pytanie, ulubione marki biżu. To jest bardzo, bardzo, bardzo trudna kwestia, dlatego że ja dostaję te pytania mega często, a większość mojej biżuterii jest nie do zdobycia. Nie mam swoich ulubionych marek. Akurat obecnie przechodzę jakiś taki czas minimalistyczny, że nie wiem. Ostatnio miałam pierścionek na każdym palcu, teraz troszeczkę asceza. Czasami zakładam 10 naszyjników. Różnie bywa, natomiast no na przykład moja bransoletka jest Daniel Wellington sprzed lat, druga bransoletka, ta czerwona, ten sznureczek jest marki Fett, bransoletka ta piękna złota jest mojej babci, pierścionek ten dostałam od mojej przyjaciółki No Name, ten kupiłam w jakimś butiku w Lizbonie nie do zdobycia, ten kupiłam w vintage shopie w Paryżu, reszta to jest albo moja babcia, albo moja mama, albo jakiś właśnie vintage, albo jakieś pojedyncze marki biżuterii polskie typu żebym teraz właśnie kogoś nie wykluczyła, Saint Pearl, inna marka to jest Be Moon. Jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to dam wam znać, ale to są pojedyncze rzeczy z różnych fajnych marek. Staram się, jeżeli kupuję nową biżuterię,
to staram się sięgać po małe marki polskie. O, teraz właśnie też widziałam fajne rzeczy w marce Parel Parel, więc polecam wyszukiwać sobie takie bardziej rzemieślnicze, małe perełki, albo właśnie sięgać po vintage'ową biżuterię. Ja bardzo lubię vintage'ową biżuterię, bo ona wtedy jest unikalna, wtedy wiem, że nikt takiej nie ma i jakoś czerpię z tego ogromną satysfakcję. Jeżeli to jest oczywiście też jakaś rodzinna biżuteria, to jest też ten dodatkowy taki faktor sentymentalny, ale dla mnie w ogóle to, że dajemy czemuś drugie życie i też jakby nosimy dalej historię, jest jakoś mega, mega intrygujące. I kolejne pytanie też z podobnej kategorii, to jest pytanie skąd płaszcze i macie na myśli, ja wiem które nawet, macie na myśli płaszcz ze stories, czyli taki wielki czarny płaszcz i drugi płaszcz to jest skórzany płaszcz, taki bordowy, długi. Oba te płaszcze będą uwzględnione w nadchodzącym filmie o outfitach zimy, bo to już, moi drodzy, za tydzień chyba, tak mi się wydaje. Stwierdziłam, że wcześniej Wam pokażę jakieś inspiracje zimowe, bo robi się zimno. Natomiast oba te płaszcze są vintage'owe, dlatego o tym też mówię, więc jeden kupiłam chyba w elektrowni po Wiśle, w jakimś butiku vintage albo na jakichś targach 2 lata temu, a ten bordowy kupiłam w Kraszu, czyli w komisie, który uwielbiam i dzięki temu znowu wiem, że mam bardzo wyjątkowe rzeczy, których nikt inny nie ma, a przy okazji są z drugiej ręki, więc trochę się czuję przy okazji rozgrzeszona. Łyczek kawki bezkofeinowej. Teraz, moi drodzy, wejdą trochę bardziej takie tony filozoficzne. Lecimy. Czy czujesz, że jesteś w takim punkcie w życiu, jakbyś chciała? Jakbym miała odpowiedzieć jednym słowem, powiedziałabym tak. Jest takie powiedzenie, które towarzyszy mi w tym roku, które mi bardzo pomogło, a mianowicie you are exactly where you're supposed to be. Jesteś dokładnie tu, gdzie powinnaś być. To oczywiście z jednej strony sprowadza nas do tu i teraz, ale przy okazji przypomina nam, że nasze życie jest takie, jakie jest, nie bez powodu. Czy to jest jakiś rodzaj uduchowienia, które przeze mnie przemawia? Prawdopodobnie tak. Wiem, że to może nie trafiać do wielu ludzi, ale ja staram się podejmować codziennie decyzje w zgodzie ze sobą, żyć w tu i teraz, dzień na dzień, mając dla siebie jakąś tam wizję, ale nie nadanalizowywać tego, więc to, co mi pomaga, to po prostu takie wspierające jakieś afirmacje. Czy Warszawa to jest twoje miejsce i czy chcesz tu żyć, czy może też dalej poczekuj... Karo, umiesz czytać? Czy Warszawa to twoje miejsce i czy chcesz tu żyć, czy dalej poszukujesz? Nie wiem, co to znaczy, szczerze mówiąc. Jak wiecie, mój egzystencjalny dylemat a propos domu, mieszkania towarzyszy mi od zawsze. Niemniej Warszawa jest dla mnie domem. Na takim głębszym poziomie wiem, że domem jestem dla siebie ja, ale w tym momencie ja czuję się dobrze właśnie tutaj. Wiem, że to jest dom, że to jest baza, że tutaj jest blisko rodzina, tutaj są przyjaciele, tutaj też jest moja praca, tutaj są moje miejsca. I lubię to miejsce. Czy to oznacza, że chcę tutaj żyć i chcę tutaj umrzeć? Nie wiem. Teraz chcę. W tym momencie chcę tutaj żyć. Czy poszukuję? Nie poszukuję. Kiedyś wydawało mi się, że potrzebuję znaleźć jakieś alternatywne miejsce do życia. Ostatnio bardzo rozgościłam się w życiu tu, ale czy jeżeli gdzieś mnie zawoła, to czy nie będę chciała gdzieś pomieszkać? Nie wiem. I myślę, że to byłoby bardzo dziwne, gdyby się okazało, że zawsze będę mieszkać w Warszawie. Raczej tego sobie nie wyobrażam. Widzę na przykład mieszkanie sezonowo, spędzanie części roku za granicą albo po prostu jakieś regularne wyjazdy. A może właśnie życie z jakiegoś względu na 2 domy w różnych miejscach? Nie wiem. Nie wiem, jak zmieni się świat, nie wiem, jak zmieni się sytuacja polityczna. Na ten moment chcę być w Warszawie i na pewno nie poszukuję. I też właśnie zmieniło mi się trochę podejście do podróży, ale to za chwilę Wam powiem. Czy jest w Twoim życiu kraj, w którym mogłabym zamieszkać na dłużej? Znowu, nie wiem, co to znaczy na dłużej, ale czy są kraje, w których myślę sobie, że fajnie by się pomieszkiwało? Pewnie tak. Czasami myślę sobie o pewnych rejonach Hiszpanii. Na pewno bardzo atrakcyjnym miejscem pod wieloma względami była Australia, ale wiele miejsc, które kiedyś mi się wydawało, że chciałabym w nich pomieszkać, po tym jak je zeksplorowałam, zrozumiałam, że absolutnie nie. Jest to chociażby, nie wiem, Londyn, czy są to ogólnie Stany Zjednoczone, czy Paryż, o który zaraz zapytacie. Także tak, są miejsca, gdzie widzę, że mogłabym spędzić trochę czasu, nie wiem, może nawet w Portugalii, ale czy to jest tak, że
snuję jakieś plany i bardzo chciałabym to zrobić? Niekoniecznie. O, Bali. Bali myślę też jest takim miejscem, w sensie Indonezja, jeżeli pytacie o kraj, które bym rozważyła, ale mam także, gdybym rzeczywiście chciała tam pomieszkać, to myślę, żebym po prostu to zaczęła planować i jakoś kombinować, a w tym momencie nie czuję takiej potrzeby. No, a propos Paryża, co wpłynęło na zmianę planów? 10:10 jest u mnie rano. Oczywiście rano, bo jest jasno. Co wpłynęło na zmianę planów dotyczącą mieszkania w Paryżu? Ja pojechałam do Paryża w jedną stronę 2,5 roku temu, po nowe życie. Bardzo ciekawy czas w moim życiu. Mogłabym o tym nagrać osobny w ogóle odcinek. Niemniej byłam tam w bardzo takim ważnym momencie mojego życia, ale też trudnym momencie mojego życia. Spotkałam się tam z ogromną falą samotności. Przyszło do mnie wiele tematów, przed którymi próbowałam uciec, ale tak naprawdę wiemy jak jest. Wyjeżdżamy i one nas jeszcze bardziej dopadają. Nie miałam tych rozproszeń, które mam tutaj atrakcji, więc miałam dobrą przestrzeń do tego, żeby się pewnym rzeczom przyjrzeć. Też byłam wtedy w terapii i po prostu zdałam sobie sprawę, że to za czym goniłam jest nie do zdobycia w żadnym miejscu de facto, tylko to jest coś, co muszę odkryć w sobie. Także bardzo doceniłam też relacje, doceniłam to poczucie bezpieczeństwa, doceniłam Polskę. Ja całe życie identyfikowałam się jako osoba, która na pewno nie będzie mieszkać w Polsce i która jest po prostu światowa i nadal czuję to mocno, że czuję się bardzo, bardzo komfortowo gdziekolwiek nie wyjadę i bardzo mnie to kręci, ale musiałam spojrzeć na to troszkę też od drugiej strony, że na siłę próbowanie nie być w Polsce nic nie wnosi do mojego życia, że to też jest okej, że ja nie tracę swojej tożsamości, że to, że uważałam, że po prostu nie jestem stąd i muszę wyjechać, trochę mnie blokowało przed tym, żeby poczuć się w Polsce dobrze i pozwolić sobie na to, żeby poczuć się w Polsce dobrze. Także doceniłam to, co tutaj miałam i wróciłam po prostu, bo poczułam, że mój czas w Paryżu minął, a po prostu też zrozumiałam, że w Paryżu, w którym znam mało osób, i tu znowu mamy moją serię Jak żyć, gdzie każda osoba powie, że wszędzie jest na początku trudno. Nigdzie nie zna się osób, jak się przyjeżdża po raz pierwszy. Także na pewno było to wyzwanie społeczne, ale też nie miałam tam ani partnera, ani pracy, ani właśnie jakiegoś takiego punktu zaczepienia społecznościowego i czułam, że po prostu ten Paryż nie był o tym, żeby w nim osiąść, tylko o tym, żeby trochę z niego powyciągać i żeby on mi stworzył takie dobre warunki do jakiegoś takiego wejścia w głąb siebie. Także tak, po prostu wiem, że to nie było moje miejsce. I poszłam ze swoją intuicją, wracając. Jakie podróże planujesz w najbliższym czasie, w nadchodzącym roku? Powiem szczerze, mam kilka fajnych planów, bo właśnie odkąd nie poszukuję miejsca do życia, to moje podejście do podróży też się bardzo zmieniło i zaczęłam do tego podchodzić z większym luzem i z taką chęcią eksploracji, a niekoniecznie weryfikacji, czy może to miejsce spełni moje potrzeby życiowe. Planuję wyjazd na ten okres noworoczny, także na pewno się o tym dowiecie, ale też planuję przede wszystkim wielki czas offline od 20 grudnia do 7 stycznia. Polecam, zachęcam. Więc dowiecie się pewnie później, gdzie lecę, czy gdzie byłam. I w nowym roku mam już zaplanowane kilka rzeczy. Na pewno chciałabym spełnić swoje największe marzenie o Nowym Jorku. Jadę też na jeden wyjazd do, mogę chyba zdradzić, planuję pojechać na koncert Billie Eilish i Finneasa z moim bratem w kwietniu. Także chciałam powiedzieć, że nie zdradzam, ale w sumie może zdradzę. Gdyby jakimś cudem ktoś z Was miał bilet na koncert Billie w Sztokholmie, to dajcie znać, bo są wszystkie wyprzedane, więc możecie do mnie napisać na Instagramie prywatnie. Byłoby mi mega miło, chociaż jest to jakieś abstrakcyjne pytanie. Co jeszcze planuję? Planuję jakiś wypad do stolicy europejskiej, na pewno z moją mamą. Marzy mi się Japonia w kwietniu, marzy mi się wyjazd narciarski jakoś tak w marcu, kiedy będzie jeszcze ciepło, kiedy będzie już trochę cieplej. Czy coś jeszcze? Myślę, że to już jest bardzo dużo, jak na to, że doszłam do maja, myślę. Także życzę sobie na pewno jakichś fajnych narciarskich wyjazdów, ale jestem też otwarta na totalny spontan i po prostu pojechanie na koniec świata w lutym. Także watch me, moi drodzy, watch me. Top 3 wymarzone destynacje, no to nadal będzie to Nowy Jork, to będzie moje numer 1. Może inaczej, takie miejsce, do których wiem, żebym chciała pojechać, tak na zasadzie mogę jechać jutro, to myślę, że Nowy Jork, myślę, że Australia i paradoksalnie Londyn, bo za nim tęsknię, bardzo chciałabym pojechać do Londynu.
ale też chciałabym zobaczyć, jak wygląda Bali, bo też tam nie byłam. I myślę, że kręcą mnie też różne wyspy typu Hydra w Grecji albo Minorka w Hiszpanii. Różne takie małe hot wyspy z fajnym designem. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Dla mnie brzmi to kusząco. I ostatnia kategoria jest jeszcze bardziej chyba egzystencjalna, bo ta była w zasadzie podróżnicza, więc lecimy, moi mili. W czym odnajdujesz w życiu największy spokój? Ja odnajduję największy spokój w byciu tu i teraz. W sensie w praktyce medytacji, w wyciszaniu się, w uważności i w pielęgnowaniu tego, że jestem tu i teraz. I to, co mi najbardziej pomaga, to naprawdę jest praktyka medytacyjna. To jest czas bez telefonu, to jest dobry sen. I to jest dla mnie taki fundament do tego, żeby czuć spokój. Spokój daje mi też spędzanie czasu z ludźmi, którzy mnie rozumieją, których kocham. Bardzo mnie to reguluje i bardzo mnie to uspokaja i napawa wdzięcznością. Czy planujesz życie na wiele lat do przodu, czy raczej skupiasz się na krótszej perspektywie i tym, co jest teraz? Trochę do tego nawiązałam jakieś kilka minut temu, że staram się jednak żyć w dzisiaj i jednocześnie mam dla siebie szerszą perspektywę, ale jednocześnie jestem w tu i teraz, czyli ten paradoks naszego życia. Nie mam planów konkretnych na kilka lat do przodu, nawet na wiele miesięcy do przodu. Myślę, że tak, że kilka miesięcy to jest taki maks, ale mam dla siebie wizję. Robię sobie regularne vision boardy, wiem o czym marzę, wiem jak chcę, żeby wyglądało moje życie, wiem w jaką stronę zmierzam, ale to nie jest konkretnie opisane, to nie jest jakoś wypunktowane, to nie jest żaden plan działania, tylko ta wizja mi towarzyszy z tyłu głowy, a ja podejmuję decyzje z dnia na dzień, dzisiaj, z perspektywą kilku miesięcy i takie podejście, taki system jest dla mnie najbardziej spełniający. Czy uważasz, że najlepsze rzeczy przychodzą, gdy się ich nie chce, albo gdy się ich nie spodziewamy? I tak, i nie. Uważam, że niekoniecznie, jeżeli się ich nie chce. I niekoniecznie, jeżeli się ich nie spodziewamy. Ja jestem trochę wiedźmą i ja wychodzę z takiego założenia, że trzeba nazywać to, o czym pragniemy, to, czego pragniemy, i trzeba zakładać, że nam się to przytrafi. I mieć tą pewność, że to nam się przytrafi. Tylko mieć wokół tego bardzo dużo luzu, nie mieć wokół tego kontroli, kiedy i jak to się wydarzy, mieć do tego pełne zaufanie, które jest przeciwieństwem tego, co można się kojarzyć z tym pytaniem, czyli taką energią frustracji i desperacji. Wtedy uważam, że nam się nie przytrafiają fajne rzeczy, ale jeżeli głęboko wierzymy, że na coś zasługujemy i że to jest nasze marzenie, że do nas przyjdzie, żyjemy sobie codziennie, pamiętając o tym, ale po prostu podejmując decyzje dla siebie, to wtedy dajemy przestrzeń na to, żeby los nas zaskoczył i dał nam to, czego pragniemy. Taką właśnie mam filozofię życia. Czy relacje romantyczne znacząco wpływają na twoje życie? Zdecydowanie tak. Relacje romantyczne od zawsze były bardzo ważnym elementem mojego życia i mocno też decydowały o tym, w jaką stronę szłam i co się ze mną działo i wewnątrz, i na zewnątrz. I na sam koniec trzy wskazówki dla kobiet wkraczających w dorosłość. Dla kobiet. Myślę, że to byłyby wskazówki dla wszystkich. Pierwsza wskazówka to byłoby rzeczy, które wydają ci się być tak strasznie ważne i decydujące, wcale takie nie są. Mam na myśli to, co nam mówi społeczeństwo o maturze, o studiach, o jakichś decyzjach, stażach, pracach. Wydaje nam się, że od tego zależy po prostu cała nasza przyszłość, a to nie jest prawda. I myślę, że zdjęcie z siebie takiej presji i zrozumienie, że serio, to nie jest istotne ani dla ciebie, ani dla świata. Decyduj tak, jak czujesz dzisiaj, nie ma złych decyzji, nie popełnisz błędu na całe życie. Zawsze możesz to naprawić, zawsze możesz zacząć od nowa, czy swoją ścieżkę kariery, edukacji, czy cokolwiek. Więc więcej po prostu luzu, tak. Rada numer jeden, więcej luzu. Druga rada to naprawdę traktuj siebie jak najlepszą koleżankę i kiedy łapiesz się na tym, że masz wobec siebie jakąś niechęć czy negatywne nastawienie, spróbuj zmienić perspektywę i pomyśleć, czy zachowałabyś się tak wobec osoby, która jest dla ciebie bliska.
I myślę, że to jest ważne, żeby o tym powiedzieć, bo kwestia presji wyglądu i jakiejś takiej samoakceptacji w kontekście swojego ciała, swojego wyglądu jest bardzo ważna, jest bardzo trudna wśród kobiet, szczególnie właśnie z generacji Z, która wchodzi teraz w dorosłość. Żeby być dla siebie czułym, żeby pamiętać, że twoje ciało jest tutaj dla ciebie. I każdego dnia pracuję na najwyższych obrotach, żebyś była zdrowa i żeby radzić sobie ze wszystkimi rzeczami, które przynosi życie, z różnymi wyzwaniami, czy patogenami, zarazkami, stresami. To wszystko się dzieje w środku, to jest niesamowicie inteligentna maszyna, która daje z siebie wszystko. I najlepsze, co możesz zrobić, to podziękować jej za to, słuchać jej i o nią dbać. Kochani, dziękuję Wam bardzo za to wszystkie pytania. Zleciało mi szybko. Bardzo Wam dziękuję za zadanie pytań, bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli macie bilety na Billie Eilish, dajcie mi znać, śmiechem, żartem. Fajne rzeczy się szykują tutaj na kanale w najbliższym czasie, ale też w podcaście, więc ja się bardzo, bardzo, bardzo cieszę, że mogę tu być i mogę mieć tę przestrzeń. Także dzięki wielkie. Dajcie znać, co myślicie w ogóle o tych różnych wątkach. Totalnie otwieram przestrzeń do dyskusji. Jeżeli coś Was ciekawi, chcecie dopytać, to też śmiało, postaram się odpowiedzieć. I raz jeszcze wielkie dzięki, trzymajcie się ciepło. Dzisiaj jest słońce, wiem, że nie zawsze jest słońce, ale trzymajcie się ciepło i oswajmy, oswajajmy tę jesień i tę zimę. Mua.